Tradycyjnie już gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Leszek Mrożek zorganizował w dużej wiejskiej sali. Do wspólnego świętowania zaprosił nie tylko nauczycieli pracujących w gminnych szkołach, ale i emerytów, którzy wychowali i wykształcili wiele pokoleń. Jesteśmy w Olbrachtowie, Świetlicy Wiejskiej. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Obchody gminne Dnia Nauczyciela. Jak widać, mnóstwo ludzi dopisało. Cieszę się bardzo. Jest prawie 140 osób. Mamy 7 szkół, więc grono pedagogiczne jest bardzo duże, ale oprócz tego, że są tu nauczyciele, jest również administracja, obsługa i co mnie bardzo cieszy, są emeryci, którzy kiedyś poświęcali czas na naukę czy uczenie młodzieży, dzisiaj chcą się bawić z nami, to jest bardzo, bardzo miłe. Wójt dba o swoich nauczycieli, wie jak trudna to praca, dlatego dziękował im wszystkim za codzienny trud i zaangażowanie. Ja jestem za tym, żeby nauczyciel godnie zarabiał, naprawdę. Pracowałem przez 7 lat w szkole i wiem, co to znaczy praca z młodzieżą, praca z dziećmi. W klasie, która ma 20 osób, jest 20 różnych charakterów. Każde dziecko jest inaczej przygotowywane, inaczej tak jakby zachowuje się w czasie zajęć. Opanować taką grupę, naprawdę jest to wyczyn. Chylę czoła przed tą grupą akurat nauczycieli i pracowników, tak jak powiedziałem, niepedagogicznych, dlatego że wszyscy wiemy, zawsze było takie powiedzenie, jest, obyś dzieci cudę uczył. Teraz wszyscy wiemy, co to znaczyło, że uczyć dzieci to nie jest taka prosta rzecz. Jest to wyzwanie dla każdego tego nauczyciela. Jeżeli chodzi o pracę w naszych szkołach, uważam, że warunki, jakie mamy, są bardzo dobre. Natomiast co do pensji, no wiemy wszyscy, no każdy by chciał więcej i więcej i więcej. Ja trzymam kciuki, że uda się wywalczyć teraz nauczycielom podwyżkę, jeżeli chodzi o dodatkowe pieniążki, za ich ciężką, naprawdę za ciężką pracę i poświęcenie ich. Były życzenia, nagrody dla nauczycieli i listy gratulacyjne. Wójt Leszek Mrożek osobiście wręczał wszystkim kwiaty. Kiedy jest praca, to jest praca. Kiedy jest nauka i poświęcenie, jeżeli chodzi o nauczyciela, czy tak jak mówiłem, administracji i obsługi. A jest też czas na to, aby spokojnie się pobawić. I dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy sobie wszyscy usiąść razem. Co się przyjęło od 4 lat, bo 4 lat organizujemy już takie spotkania. I jak widzimy, nie jest to mało, jeżeli chodzi o ilość osób, tylko bardzo dużo. Coraz więcej tych osób przybywa i ja się bardzo cieszę. W sobotę 19 października w Świetlicy Wiejskiej w Mirostowicach Górnych świętowano 25-lecie zespołu śpiewaczego Wesoła Gromada oraz 55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. Wójt gminy Żary Leszek Mrożek gratulował jubileuszu i życzył dalszych sukcesów. Były też prezenty. Panie otrzymały talon o wartości 1500 zł. Panie z zespołu i koła gospodyń od lat kultywują tradycje ludowe i promują gminę, biorąc udział w wielu przeglądach i festiwalach. Z konkursów wracają z nagrodami i wyróżnieniami. Od początku kierownikiem zespołu jest Danuta Pławińska, autorka tekstów, piosenek oraz laureatka wielu nagród. Jubileusz był okazją do wspomnień, a jest co wspominać. Oj, 25 lat to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, a szczególnie jak się patrzy na zdjęcia te z pierwszego, drugiego roku naszego zespołu, a teraz po 25 latach to po buziach widać. Były różne występy w bardzo, bardzo wielu miejscach, tutaj trudno teraz powiedzieć, gdzie to było, ale takie najbardziej zaprzyjaźnione miejsce mamy w Kamieniu Pomorskim, gdzie się odbywa Festiwal Kultury Współczesnej imieniem Jana Iwaszczyszyna i tam jeździmy co roku od 24 lat. Spotykamy się, robimy wieńce, przygotowujemy różne konkursy, na przykład wielkanocny, bożonarodzeniowy i na tej zasadzie tak się to kręci. Stworzyła koło pani Łucja Kłos. Weszła w wioski i założymy koła, żeby można było rozprowadzać kurczęta, bo to była podstawa, bo kiedyś nie można było kupić sobie piskląt od tak sobie prywatnie gdzieś tam. Koło zamawiało, koło przywoziło, rozprowadzało i tak to się zaczęło. A potem się zaczęły i wieńce, i różne takie konkursy. Zabawa była przednia, a imprezę uświetnił występ Wesołej Gromady.
bo jak wesoła gromada, to wesoła musi być w każdym calu. Stworzyłyśmy swój zespół, współczesny zespół i współcześnie się ubieramy. I to jest właśnie widziane, że my tworzymy tu i teraz, żeby po nas kiedyś też, tak jak po naszych pokoleniach, coś zostało, żeby po nas też coś zostało. Dajemy łapie się za ręce.